Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zobaczcie, kto jest. Hej wszystkim. Zabrałem dzisiaj Karolinę na grzyby. Dokładnie. I ruszamy. A wam życzymy miłego oglądania. Jest i ona. Jestem i ja. Grzybiarka zawodowa. Idziemy na grzyby. Tak, ale jest zimno. Tak, a ja nie wziąłam kurtki. Ile było? 11 stopni teraz. No, w sensie, no niby tak tyle ma być dzisiaj, 11, no. Było teraz. Teraz było. Tak. No dobra, ale rano było zimno. I strasznie wieje. Tak. Do której padał deszcz? U mnie padał do 10. No to może być do 10. No, przestało padać, ale troszkę wieje, ale trudno. Idziemy. Idziemy. Na grzybki. Tak. No i zobaczcie, trafiały się kopaczki, a tutaj co mamy? Prawdziwka. Prawdziwek. Ale musisz go ładnie, profesjonalnie wyrwać. No boż. Ale pamiętaj o dziurce. Tak? Czy ładnie klepki? Okej. Okay. Czy tam nic nie wyrośnie? Tak. Zdrowy. Za dużo obcięłaś, patrz! Znowu będę na nas krzyczeć, że tyle zostawiłaś. No jak? Cicho. Przecież to można zjeść. Zapraszam, w to miejsce można sobie wziąć, jak ktoś chce. Grzybki, grzybki! Karolina nie zbiera, bo jej zimno. No, zimno mi. Skurczyła się jak nie wiem co i... Nie, mam dwie kurki, bardzo proszę. Michał zbiera kopaki. I mamy tego jednego prawdziwego. Jeszcze są. Jeszcze są. Jeszcze sobie zbieramy. Tak. Więc jesteśmy na grzybach. Jak już było powiedziane, strasznie wieje, okropnie normalnie. A Michał zrobił bum. Co się stało? Boli? Jak? Był śliski. Tak, jak się poślizgnąłeś. Dobrze się nożył, tu się lekko uciąłem, patrz, krew mi leci. Ała. Trzeba uważać. Dokładnie. Grzyby mi się połamały. Co ty gadasz? Trudno się... Ojojojoj. Ale śliski był. No bo wiesz, padało, rano strasznie lało. Więc trzeba uważać. Ale wytnij to. To się wytnie. Tam, tam, tam. Kureczki. Nie wiem, ile się mam zbiera, ale jeszcze katar mam. Wyzbieram kureczki. Michał gdzieś poszedł, nawet na mnie nie czeka. A to jest takie stare. Co mi tam? Stare jak się. Starszy niż ja. Dziecko płacze, żartuję. Okej, już widzę Michała, myślałam, że go zgubiłam. Więc co, kochani moi? Powiem, że tęskniłam. Tęskniłam za lasem. Tęskniłam za grzybami. Teraz większość czasu będę spędzać w mieście. Jak na złość. No tak fajnie sobie pochodzić. Uwaga, mam ślisko. Muszę się teraz spiąć. Trzymaj, Karolina, koszyk. Patrzcie, co tu leży. W ogrodzeniu. Sarna. A zaraz wam wstawię filmik. Jedno znaleźliśmy na łące. Bo kruki siedziały, proszę nam zobaczyć. I była sarna. I teraz druga. Co to się dzieje, że tak padają te sarny? Masakra. No, co poradzisz. No. No i zobaczcie, co ja znalazłem. Prawdziweczek. Tu jest jakiś muchomor, kozia broda i drugi prawdziweczek. Takie malutkie, fajne. Jeden. Tutaj drugi. I taka mała kozia broda. Oj, zjedzona. Ładne, co nie? Piękne. Jeszcze z powrotem tu nie ma więcej, ale nie widzę. Więc nie. Karolina znalazła prawdziwka. Tak, mam prawdziwkę. Ja go prawie rozdepkałem. Tak, ale co na nim robaki. Domy, psik, psik. Ale pamiętaj o dziurce. Dobrze, zaraz. Nie mam czasu na dziurkę. Co zdrowy? Zdrowy. I tutaj znowu mam takiego malutkiego. Taki malutki, co nie? Taki picek.
O, masz następne? Nie, tam nie ma prawdziwki. Nie ma? Nie, są prawdziwki. Jak? To rosną prawdziwki. To są prawdziwe, takie białe. Pierwsza widzę białe prawdziwki. No tak, to rosną prawdziwki dwa. A, okay. Karolina! No co, bo one są białe. Musimy być profesjonalni, a nie, że ty masz takie ładne prawdziweczki, a ty myślisz, że to są trójaki. No bo są białe. To co? Prawdziwki są białe. Dobrze. Takie. Tam jeszcze chyba rośnie, patrz. Czy to liść? To liść. Dobra, ale mamy tutaj prawdziwki. To takie większe, a to takie malutkie. O tutaj, patrz jaki dziwny. Nie, jeszcze takiego nie znalazłem nigdy. Ale dziwaczny. Chwilka. Oj. Ale ty ci aż ciężko widzę. O, patrzcie jaki malutki. Akurat do słoiczka. Pewnie. Ale w piasku. Ojej, co tak chodzisz dziwnie? No bo żeby nie nadać na prawdziwka. Okulary sobie załóż. Z tego wetru mi oczy łzawią. Ciachaj go. Tak delikatnie. No i są kolejne. Wiesz tam tego? Mhm. Takie fajne, malutkie. No, jest super. A ja mam tutaj jeden. A tu chyba... Jeden. Tutaj drugi. I tutaj jest trzeci. O. O, i nawet czwarty. Jeszcze? Czwarty, no. I piąty, patrz. Tylko ten pies mi tu zaraz rozdepka. Tutaj jest jeszcze jeden. No sporo tutaj jest. Ile mamy? Ja już jednego dałam do tego. Sześć. To nie. Weź te obrób, ładnie. I chyba tyle będzie. Przejdziemy się dalej, zobaczymy tam. Tak. Ten też zdrowy. O, żurawie lecą. Odlatują na wakacje. No, już się robi zimno. Okay. A czemu ty dajesz do swojego wiaderka? To moje prawdziwki. Nie. Oddawaj. Już moje. A to ty znalazłaś? Prawdziweczka. Starego. Starego, jak ty. Może aż takiego nie. Mysz go obgryzła troszkę. Nie widzę. I ma to takie robaczki, ja nie lubię tych robaczków. Weź go będzie do suszenia. Jak zdrowy oczywiście. Zdrowy, a dobra. Zdrowy. Dobra, nie obcinaj tak fez. Muszę, o. Zostaw, no. No weź to sprawdź. Chcesz z robaczkami? Ale takie fajne, młodziutkie prawdziwki. No, super. Ładuj go, idziemy dalej. Czekaj, ja muszę z robaczków go oczyścić. Bo ja... Robaczki uciekną. Nie, bo one mi wejdą do koszyka i mi zjedzą grzyby. Wiaderka. A tym razem ja znalazłem. Ale fajny wysyp takich malutkich. No, super. Mamy do słoiczka. No. O, to kolejny. Tak? No, takim... Prawie go rozdepkałaś. Prawie, no, prawie go nie zauważyłam. Ale najważniejsze, że są zdrowe. Tak. O. Mini. Mini prawdziweczek. Ja. Nie, musimy tu popatrzeć, pewnie jeszcze gdzieś są. No. O, tu mamy takiego giganta. Oj, ale strasznie stary. Nie będę go brał. Zobaczyłem tego prawdziwka, a Karolina mówi, a tego nie widziałeś. Już tędy przeszedł. Ole, gigant. No ja pierdzielę. Tam jest następny. Taki malutki, no. Jak mogłaś go nie zobaczyć? No bo tamtego zobaczyłem. Jejku, ale no, takiego giganta się nie da nie zobaczyć. Ale mówię ci, że tamtego zobaczyłem. Weź go tylko ładnie tak oskrób z tej ziemi odwrotnie, bo byś spał na czapkę. Tak ładnie go, weźmiemy go całego. Tak? Dobra, ja wezmę tego drugiego. Nie widziałem. Ślepy jestem. No. Troszkę. O, ale ładny. Przepiękny, proszę no. Państwa. Dobra, już wystarczy. No, w domu się wyczyści. Patrzcie. Dobra, weź tego teraz. Zdrowiutki.
Kozia broda na pniaczku sosnowym. Zabieram ją oczywiście. Będzie do jajecznicy. Co nie? No, o jak ładne. Tutaj maślak. A tutaj prawdziwy eczek. A tu Karolina. Hej. Oj, ten już zjedzony. Troszkę tak. Cały wygryziony od spodu. Patrz, go wygryzły. Ojeju. No, no. Nie bierzemy go. Idzie królewna. Tu są żmije. No właśnie idzie jedna. Na dwóch nogach. Odnalazłaś się. Jestem. A tutaj prodziłeczek rośnie. Chyba będzie zdrowy, tylko kotu mysz podgryzła, weź zobacz. Zdrowy. Zdrowy. To jest twój, oddam ci go. Tam nie rośnie taki mały? Nie wiem. Co ty tu widzisz? Co ty ale tu widzisz? To jest prawdziwek, proszę państwa. To są trujaki. Ty... Nie, a tam... Dobry. To jest trujak. Czemu tak robisz? Popsułaś grzyba. Zdrowy. Karolina cały czas za mną chodzi. Normalnie po moich śladach. Michał mi pajęczyny zbiera. Nigdzie gdzieś tam z boku, tylko cały czas za mną chodzi. Kto mi będzie zbierał pajęczyny? Nie ma pajęczyn już. Nie ma. Nie ma, bo ja nie czuję. Ale jest wysyp tych sitarzy. Zobaczcie. Tak brunają sitarze, mają takie sitko od spodu. Normalnie pełno ich tu jest. Ale nie zbieramy ich. Co nie? Nie, nie, nie. Zmiana miejscówki. Trafiają się kołpaczki. Ale mam pierwszego prawdziwka. Zabieramy go. Karolina mówi, że jest zimno i już chce do domu. Tak, zimno. A ja mam tutaj prawdziwkę. Odkrój go ładnie. Już. Samą końcóweczkę. Muszę, proszę pana. O, zdrowiutki. To dawaj go do wiaderka. Wyczyszczę troszkę. Dobra, że to sobie sam wyczyszczysz w domu. No i zobaczcie, jak w rządku. Jeden, drugi, trzeci. Tak, rodzinka. Oj, ten zjedzony. Spleśniały. No, strasznie. O. Nie bierzemy. Że ten będzie... Ała. Uważaj. Będzie zdrowy czy nie? Myślę, że tak. Zdrowiutki. Zdrowy, super. Ten. Oj. Ale też zdrowy. No to fajnie. Mamy dwa. Kołpaczki! Zbieraj, zbieraj. Ja tu już normalnie zamarzam. Cieplutko jest, fajnie. Nie! Jest zimno, mi jest zimno, ja nie jestem ubrana. Mam jeszcze koszulkę pod spodem, ale... Jest i tak zimno, muszę sobie kupić taką kurtkę. Taką, wiecie, taką właśnie. No. Chodzimy, chodzimy. Tu same trójki jak na razie. No. Tak. Nastał czas pociągania nosami. No, jest już zimno, naprawdę zimno. Tak, już nadchodzi jesień, więc... Już jest jesień. To ja gadam. Już jest jesień. Jesień się we wrześniu zaczęło, pod koniec września. Właśnie. Więc czas na różne choroby, przeziębienia, grypa. No, Michał nie choruje. Serio, Michał jest osobą
której przeziębienie nie łapie. Ma dobrą odporność, jak widać. Ja najczęściej, jak byłam mała, to mogę wam powiedzieć, chorowałam w lecie. W lecie zawsze byłam chora na wakacje. Oj, patrzcie, jak tu ładnie ogólnie. Jak ciemno, tam słoneczko świeci. Chodzimy. Mamy kureczki. Ciemno już jest. No, ciemno się robi. Zimno. Zimno strasznie. Straszne. Tak. Czemu kurki rosną w tej porze roku? A czemu mają nie rosną? Nie wiem, że rosną. Nie rosną. W sumie... Co dżamy? Grzybki. Okej, naprawdę dużo tu kurek. O dziwo, bo... Bardzo dużo. O tej porze roku? Myśleliśmy, że już nie będzie. No ja tu kurek. Nie mam 3 tygodnie. No widzisz. Pojawiło. Tam taka duża jest, tam widziałam. Patrzcie tam. No, wszędzie te kurki rosną. O tutaj, o. No, to dobra. Trzeba je zebrać. Tak, Michał mi jutro sosik zrobi. Już obiecał. Okej, mam nadzieję, że on chce już iść do auta, bo jestem głodna, a u teściowej czeka na nas przepyszna pierś z kurczaka, więc ja chcę już jeść. Tam jest. O, idę do auta, super. No i zobaczcie, tyle udało się znaleźć. Mamy kołpaczki, prawdziwki, kurki. Tam jest pod spodem kozia broda, więc grzybobranie udane. Naprawdę udane. No to co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.